Na mistrzostwach w Niemczech nie zarył pan ani minuty. Dużo pan czasu potrzebował, żeby przetrawić właśnie ten fart odsunięcia od pierwszej jedenastki? No, najważniejszy był moment, kiedy Górski ogłaszał skład. To było dzień przed meczem, bo Górski zawsze dzień przed meczem ogłaszał skład, żeby się przespać i żeby zawodnik wiedział, że gra, że nie gra, że ma się przygotować do meczu i to było najważniejsze. No, Górski po prostu decydował o składzie i on tak postanowił, to tak musiało być i się przyzwyczaiłem do tego, po prostu postawił na Władka Żmudę. Władek też bardzo dobrze grał. W meczach sparingowych graliśmy przeważnie po pół meczu, ja i on, obaj dobrze graliśmy, no ale przyszedł moment, że trener musiał zadecydować, kto wychodzi. No i widocznie Władek lepiej pasował jakoś może do koncepcji, do gry. Troszkę może wyższy był jeszcze ode mnie i to może zadecydowało. Pierwszy meczu, wygrany mecz z Argentyną, no to Górski już później nie robił zmian. Zresztą grał tym samym składem. Co już tam wcześniej nadmieniałem, że nie lubił zmian takich. Jak ktoś grał, to grał już cały czas. Pod koniec meczu czasami ktoś miał dolegliwości, to schodził, ale tak grano przeważnie od początku do końca tym samym składem i tak już się musiałem pogodzić. W następnych meczach to już też wiedziałem, że nie będę grał, bo jak drużyna dobrze gra, no to tym bardziej nie ma żadnych zmian i grają ci sami. Jeden mecz tylko była chyba taka zmiana w obronie, gdzie Adam Musiał nie zagrał, a zagrał Gut za niego. No, to była jedna taka zmiana w obronie, gdzie od początku trener wystawił innego zawodnika. A tak z reguły skład podstawowy był, chyba że kontuzja jakaś była, to trener tylko w trakcie, pod koniec meczu robił zmiany, żeby kogoś zaoszczędzić i no, ale ci co wchodzili to po prostu też dawali dużo siebie, że zastępowali zawodników i grali to samo. Także nie było dużej różnicy między pierwszą a drugą drużyną. To był komfort trenera i taka no, jego siła. Siłą zespołu są rezerwowi właśnie. Dlatego wtedy ten Górski miał tą drugą drużynę i kogo by nie wystawił, to wiedział, że zastąpi zawodnika z pierwszego składu. Po mundialu w 1974 roku zagrał pan jeszcze kilka meczów w reprezentacji i kilka w 1975, w pamiętnym meczu przeciwko Holendrom, wygrana efektowna z wicemistrzami świata, ale później już ta przygoda reprezentacyjna dobiegła końca. Dlaczego? Grałem jeszcze w 1975 właśnie dwa mecze z Holendrami w Mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz 4-1 wysoko wygraliśmy z Holendrami. Mogliśmy więcej wygrać, ale wydawało się, że 4-1 to jest taki wynik, że wystarczy. Okazało się, że nie wystarczyło, bo tam 3-0 przegraliśmy i jakby Holendrzy w tamtym meczu z kolei mieli wygrać 4 czy 5, to oni by wygrali, bo oni tak byli nastawieni, a my zapewne wyszliśmy. Zresztą Polski Związek Piłki Nożnej zafundował na ten wyjazd, zafundował wyjazd z żoną. Z żonami pojechaliśmy na ten mecz, wprawdzie gdzie indziej spały, ale zawsze to z hotelu dzwoniły, to czy mogę to kupić, bo to 100 guldenów kosztuje. To i takie zawracanie głowy było, trochę takie oderwanie od tego zgrupowania. Nigdy trener Górski takich rzeczy nie robił, a wtedy nie wiem, czy to była decyzja Związku Piłki Nożnej, czy to decyzja trenera, że zgodził się na wyjazd żon na ten ostatni mecz z Holendrami. No ale przegrało się i koniec. I wtedy jeszcze w 1975 roku graliśmy taki mecz w Pucharze Polski. ŁKS grał ze Stoczniowcem w Gdańsku. I to już było po sezonie, to już było gdzieś tak pod koniec chyba listopada. I w tym meczu, no,
graliśmy z drugoligową drużyną i ŁKS był faworytem. No wiadomo, że pierwsza liga powinna wygrać z drugą, no ale sędzia był taki, że tam nas nie dopuszczał za bardzo i nie pozwalał nam coś zrobić. No w końcu mecz się skończył 1-0, przegraliśmy, ale w tym meczu ja i Janek Tomaszewski dostaliśmy czerwone kartki. I w 9 kończyliśmy mecz i zawodnik rezerwowy wszedł na bramkę Drozdowski. I przy wyniku 0-0 pod koniec meczu kontra poszła. My w 9 atakowaliśmy ich cały czas. I kontra poszła i ten Drozdowski stał gdzieś na 30 metrze i się tak wycofywał się do tyłu, że stanął kilka metrów obok bramki. On nie patrzył, gdzie bramka, tylko się tak wycofał. Ci podbiegli, do pustaka strzelili. 1-0 Stoczniowiec wygrał. I ja za ten mecz otrzymałem 8 meczy karę. Tomek Tomaszewski dostał 4 mecze. To chyba było wtedy tak, że otropnął pan piłkę, która trafiła sędziego, tak? Tak, pobiegłem po piłkę za bramkę, bo myślałem, że faul jest dla nas i się spieszyłem, a jak się obejrzałem, się okazało, że sędzia pokazał, że to oni wykonują przeciwko nam. No to kopnąłem tak w powietrze i ona takim lobem spadła i w sędziego trafiła w klatkę piersiową i lekki strzał był, takie podanie właściwie, ale za uderzenie przepisy nie pozwalają tego i dostałem 8 meczy. 8 meczy dostałem, a było 16 drużyn w lidze, czyli to było więcej niż pół rundy. I trener Górski musiał ustawić skład na Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, zdaje się 2 maja. A 2 maja ja jeszcze nie grałem żadnego meczu. Ja dopiero tam 4 chyba miałem zagrać pierwszy mecz. I no jak nie grałem, no to Górski mnie nie powołał. I nie pojechałem na te Igrzyska Olimpijskie. I skończyła się moja kariera w reprezentacji wtedy. Wtedy grałem tylko już w klubie i no poświęciłem się tylko grze w ŁKS-ie. Z perspektywy czasu bardziej żałuje pan tego, że nie było dane zagrać choćby tych paru sekund na mundialu w Niemczech, czy właśnie tego braku powołania na Igrzyska Olimpijskie, które też zakończyły się przecież dla Polaków bardzo dużym sukcesem? Życzyłoby się grać w Mistrzostwach Świata, chociaż na jeden mecz wejść na chwilę i zaliczyć. Ale było wielu zawodników, którzy pojechali, wcześniej grali w eliminacjach, a tam właśnie też nie zaliczyli nawet minuty na Mistrzostwach Świata. No ale samo to, że byliśmy na Mistrzostwach Świata, to dla nas było dużym wyróżnieniem. Wszyscy otrzymali medale za 3. miejsce, wyjątkowo w tych mistrzostwach. To był srebrny medal. Srebrny medal się kojarzy zawsze z 2. miejscem, ale to były mistrzostwa, gdzie pierwszy raz, za 3. miejsce drużyna dostała srebrny medal. Były 4 medale przyznane wszystkim półfinalistom. Złoto pozłacane było 2. i 3. było srebrny i 4. miejsce brąz. Także do półfinału dojść, to po prostu no, jest bardzo duży wyczyn, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. I medal zdobyć. No, cieszę się z tego, że byłem w tej drużynie i z takimi dobrymi zawodnikami, którzy są no, sławą polskiej piłki nożnej. Grałem w piłkę nożną i to byli moi koledzy. Jan Tomaszewski, kapitan Kazimierz Dejna, był Grzegorz Lato, Szarmach, Kasperczak, Szymanowski, Musiał, Gorgoń, Ćmikiewicz, Maszczyk. No to byli zawodnicy, którzy po prostu byli światowej klasy zawodnikami. Oni mogliby wszędzie grać. Nas po meczu na Wembley to chcieli... Wszystkich chcieli nas Anglicy kupić, a ktoś tam się wypowiadał i powiedział, że my jesteśmy nie do kupienia, nas nie wolno kupić. No ale my dajemy tyle, ile wy chcecie.
za Janka Tomaszewskiego, który był bohaterem tego meczu, tak go prasa okrzyknęła, dawali wtedy 240 tysięcy funtów. To był najdroższy transfer na świecie, najdroższy zawodnik, tyle kosztował. Powiedziano im, że nie da rady, nie jesteśmy do kupienia. To oni w szoku byli, że nas nie można było kupić. Żałuję, że nie pojechałem na Igrzyska Olimpijskie, ponieważ no, nawet jakbym nie grał w tych mistrzostwach, ale Polacy zdobyli wtedy też drugie miejsce i za to drugie miejsce zwolniono Kazimierza Górskiego, bo liczono na pierwsze miejsce i Kazimierz Górski też już więcej nie prowadził meczów reprezentacji, ale co straciłem, że zawodnicy, którzy grali na Igrzyskach Olimpijskich i zdobyli medal, to są przez Ministerstwo Sportu no, premiowane tym, że dostają taką dożywotnią emeryturę. I to po prostu straciłem. Na pewno by się przydało, bo ja nigdzie tam na zachodzie w dobrym klubie nie grałem, tylko w amatorskim klubie w Niemczech. Dlatego no, żałuję, bo to po prostu te 2000 czy 2500, które im tam płacą przez cały czas, no to jednak jest sporo i by mi się przydało, no ale to tego mogę żałować. Atmosfery Igrzysk, największej sportowej imprezy świata, pewnie też szkoda, bo fajnie byłoby posmakować od środka. No fajnie by było i być z tą drużyną, która aż grała do finału i dopiero w finale przegraliśmy z NRD, zdaje się 1-0 i to było drugie miejsce. Także być na takich mistrzostwach i uczestniczyć, nawet jak się nie gra, to jest duże wydarzenie, bo to miałem, to przeszedłem w Niemczech w 1974 i dlatego do dzisiaj się takie momenty wspomina, bo to są momenty, które w życiu człowieka były czymś największym i jak samemu się nie wspomina, to inni to wspominają. To jest przyjemne, że inni pamiętają, że takie coś miało miejsce, bo to już tyle lat, a jednak się wspomina. No ale jak drużyna grała dobrze i cała Polska pamięta, że takie sukcesy były, sportowa Polska i się przyjemnie wraca do tamtych chwil, do tamtych meczy, przyjemnie się o tym mówi. No, życzyłbym, żeby teraz też przyjemnie się mówiło o naszej drużynie i życzę też Polakom, żeby też kiedyś w końcu zdobyli medal na Mistrzostwach Europy albo na Mistrzostwach Świata. Przynależność do tej legendarnej ekipy Orłów Górskiego bardzo ułatwiała takie codzienne funkcjonowanie w tych trudnych realiach polskich lat 70. i 80. No właśnie w latach 80. czy nawet jeszcze później za Kazimierza Górskiego, to jeszcze 90. lata, nawet początek lat 2000. to graliśmy w zespole Kazimierza Górskiego, w zespole Old Boyów. Jeździliśmy po Polsce i w różnych miejscowościach, w małych, w średnich, w dużych graliśmy mecze, gdzie po prostu na stadion przychodziło bardzo dużo ludzi. Chcieli nas zobaczyć, po prostu tą drużynę, która zdobyła no, medal na Mistrzostwach Świata. No to było duże wyróżnienie i właśnie wszędzie nas goszczono bogato jak kto mógł. Sporo anegdot można by spisać z takich wojaży. No na pewno sporo. No, ja tutaj z Łodzi dojeżdżałem na mecze, bo na pewno kadra się też wykruszyła z czasem. Część zawodników wyjechała za granicę. Część, może nie część, ale niektórzy przynajmniej odeszli z drużyny i nie grali. Dlatego przyjemnie było z chłopakami się spotkać i trener Górski uzupełniał skład zawodnikami no, rezerwowymi, którzy nie grali nawet w reprezentacji, ale którzy się tam ocierali i jeździli też na te mecze i no, to do nas jeździło tam z 18-20 zawodników zawsze i mieliśmy nieraz sobota, niedziela, dwa mecze graliśmy i w różnych miejscach, nie w jednym miejscu i trzeba było z jednego miejsca dojechać. Takie było zapotrzebowanie, żeby po prostu nas
no ludzie chcieli zobaczyć, że chcieli z nami porozmawiać, autograf, zdjęcie zrobić sobie. I to były przyjemne chwile, że się mile wspomina. No, dobrze, jak jest co wspominać, to wtedy jest bardzo fajnie, że okres się jakoś wypełniło i człowiek jest z tego zadowolony. Wracamy teraz do tego ukrasiackiego etapu pana kariery. Po powrocie do Ekstraklasy UKS pierwszy sezon skończył na 12 miejscu, potem było dwa razy 6 miejsce i potem znowu obniżka lotów dwa razy 13 miejsce. To była wtedy taka pozycja adekwatna do waszych możliwości, umiejętności, tak to czuliście? No mieliśmy zawsze w drużynie kilku reprezentantów i to się zmieniało z czasem, ale drużyna generalnie była średnią drużyną, jak na polskie warunki ekstraklasy, czyli tej pierwszej ligi, i staraliśmy się grać jak najlepiej, ale jak mówiłem wcześniej, że nie mieliśmy zawodników, klub się nie wspomagał zawodnikami z reprezentacji. Raczej kupowano zawodników średnich, takich może troszkę więcej jak średnich ligowych zawodników, którzy przychodzili do ŁKS-u i którzy grali. Także no, jak nie ma gwiazd w zespole, tych co prowadzą grę, tych co są no, wirtuozami piłki nożnej, to jak nie ma dwóch, trzech takich zawodników, no to drużyna jest przeciętna. Drużyna jest przeciętna, drużyna gra na jakimś tam wysokim poziomie, ale ona nic wyżej nie zrobi, bo właśnie do jakiejś lepszej gry, do lepszych wyników są potrzebni zawodnicy kreatywni, którzy potrafią z niczego coś zrobić, jakąś sytuację. Z niegroźnej sytuacji potrafią dograć czy uderzyć z trudnej piłki i strzelić bramkę. Tych zawodników było sporo, którzy to umieli, ale jak mówię, no, muszą to być zawodnicy na poziomie reprezentacji. I takich zawodników nam brakowało, dlatego graliśmy przeważnie w środku, a często graliśmy w ogonach, że przed spadkiem się broniliśmy. No ale to się udawało. Jakoś ciężko było, bo to człowiek przeżywa. Każdy mecz jest na wagę jakiegoś tam złota. I to są trudne mecze. To są takie, że czasami być albo nie być. I tych meczy też kilka w ŁKS-ie przeżyłem, ale na szczęście też jakoś w trudnych sytuacjach wygrywaliśmy albo czasami remisowaliśmy, bo za remis był jeden punkt, a za zwycięstwo dwa. Także remis był kiedyś bardzo dobrym wynikiem i były drużyny, które większość meczy remisowała i była wysoko w tabeli po prostu. Także inna punktacja była i się drużyny specjalizowały. Taki GKS Katowice, pamiętam, to oni w piłkarskiego, to tam w ciemno można było remis dawać, że oni pewniaka, że oni będą remisować. I było tak kilka drużyn takich, co dużo remisów miało. No ale jak mówię, że nie mieliśmy za dużo takich super zawodników, dlatego graliśmy no, na średnim poziomie pierwszoligowym. Ale był sezon, kiedy mogliście nawiązać do osiągnięć drużyny prowadzonej przez Władysława Króla. Sezon 76-77, kiedy po rundzie jesiennej otwieraliście tabelę, mieliście sporą przewagę, lecz na wiosnę zanotowaliście serię aż 7 porażek i nawet do europejskich pucharów nie zdołaliście się załapać. Co się wtedy stało? No właśnie, co się stało? Kurde, to był trudny okres, ponieważ mieliśmy bodajże 5 punktów przewagi nad drugą drużyną i to było dużo, bo to dwa punkty za zwycięstwo było. Także to dwa mecze można było jakieś tam przegrać, mogły się nie udać, ale pierwszy mecz w Rybniku wygraliśmy, już nie pamiętam ile, ale wygraliśmy pierwszy mecz na wyjeździe, a później już 7 meczy po kolei przegraliśmy. I to była jakaś taka sytuacja, że nie wiedzieliśmy, co jest zgrane. Trener Jezierski nie wiedział, co się dzieje. My z drużyny też specjalnie nie wiedzieliśmy, ja przynajmniej nie wiedziałem, bo jeszcze byłem w sumie młodym zawodnikiem. Miałem 25 lat może, ale coś się działo w drużynie takiego niedobrego,
o czym ja tak dokładnie wszystkiego nie wiedziałem, że to też wpływało na wyniki całego zespołu. Są momenty, które właśnie są pozaboiskowe, takie momenty, które decydują też o wyniku na boisku i nie wszyscy o tym wiedzą. Kibice mogą nie wiedzieć, część ludzi może wiedzieć, ale nie wie. Dlatego no było dziwną rzeczą, że tyle meczy i to tak frajersko przegrywaliśmy. Trener nie robił z tego sobie specjalnie nic. Składu za bardzo nie zmieniał. Jak już tyle czasu nie idzie, to już trener powinien coś postawić. No, na młodych czy na takich zawodników, którzy mogliby coś wnieść do drużyny. A jeżeli trener nie zmieniał, to znaczy się, że tam wydawało się, że jest wszystko w miarę dobrze. No, ale jak się mecze przegrywa, to nie jest dobrze, to jest źle. I dlatego te roszady powinny być. No, można jeden mecz przegrać, ale jak się drugi, trzeci przegrywa, to już trener musi coś zrobić. No, on musi wiedzieć, co jest grane i którzy zawodnicy zawodzą, a którzy grają na swoim poziomie. Także to była taka trudna sytuacja i pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, że 7 meczów po kolei przegraliśmy. No to jest niespotykane. No. Dlatego, no chociaż teraz niedawno UKS chyba też miał taki okres, jak spadał, że też miał dużo meczy przegranych. Nie wiem, czy to były po kolei mecze, ale no zdarza się, że się coś nie układa, nie idzie. Drużyna jest może za słaba, czy nie ma jakiegoś kolektywu, czy zawodnicy nie chcą grać, czy trenerowi nie zależy na wynikach. Różne są sytuacje, które decydują o tym, czy drużyna gra, czy nie gra. I to rola trenera jest, żeby to wychwycił i wyłapał. Trener jest autorytetem, to jest ważne, bo trener, który nie ma autorytetu, to musi słuchać to, co mu powiedzą i musi to wykonywać. Natomiast trener, który się ceni, tak jak Kazimierz Górski, to on po prostu robił to, co on uważał i robił dobrze. I inni tam nie mieli wpływu na to, żeby coś zmienić u niego. On miał swoją koncepcję i to dawało wyniki. I jak komuś nie pasowało, to musiałby jego zmienić. A nie było trochę tak, że te wasze przeciętne wtedy wyniki ułatwiły to, że za miedzą wyrósł groźny konkurent? Na pewno. W UKS-ie właśnie nie było takich dobrych transferów na miarę właśnie reprezentantów i zawodników, którzy się wybijają, wchodzą na szczyty swoich umiejętności i dobrze grają. Dlatego byliśmy ciągle drużyną średnią. Wprawdzie graliśmy solidnie, publiczność przychodziła, no bo to ŁKS-iacy, to jeżeli są kibicami, to przychodzą, czy jest dobrze, czy jest źle. I teraz też się nawet widziało w tych meczach, co jeszcze można było tutaj przychodzić na mecze, że przychodzą, bardzo ładnie dopingują zespół i to są ludzie w większości z Polesia, którzy są za UKS-em i by chcieli jak najlepiej dla tej drużyny i dobrze jej życzą. Natomiast widzę wyrósł, no ponieważ wyrósł prezes Sobolewski, który sponsorował też zawodników i stać go było na to, żeby utrzymać zawodników, reprezentantów Polski, którzy grali z Widzewem, no, z którymi później odnosili sukcesy w Lidze Mistrzów. Także przyjemnie się oglądało, bo chodziłem też na mecze. Mecze były rozgrywane na UKS-ie, ponieważ UKS był większym stadionem i na niektórych meczach, pamiętam, to nawet na bieżni się siedziało, bo nie było miejsc. Przełom lat 70., 80. to okres, kiedy UKS dalej jest ligowym średniaciem. Pan już był wtedy w tym najlepszym dla piłkarza wieku. Nie brakowało trochę tej adrenaliny związanej z walką o najwyższe cele? Starałem się grać jak najlepiej w drużynie. Był okres, że byłem kapitanem drużyny. Prowadziłem zespół do boju, ale zespół był średni na warunki ligowe, dlatego nie mogliśmy osiągnąć coś wyższego i konkurować z dobrymi
z najlepszymi drużynami wtedy w Polsce, które były silne, były wojskowe kluby, które miały większe możliwości, były kluby milicyjne, które też miały więcej możliwości i funduszy, więcej układów i te kluby często były w górze tabeli, a UKS cały czas miejski klub. Także tutaj za dużo nie można było ruchów zrobić i tak się męczyliśmy cały czas. Ale po prostu ja się cieszę, że po prostu pomimo to, że graliśmy na średnim poziomie i w tej tabeli byliśmy albo na końcu, albo w środku, rzadziej właśnie w czubie tabeli, to że graliśmy w tej pierwszej lidze i nie spadliśmy ani raz. To jest tak jakiś sukces, że cały czas jednak ta pierwsza liga. Kto był najlepszym piłkarzem UKS-u za czasów, kiedy pan występował w tej drużynie, biorąc pod uwagę wszystkie te lata, kiedy tu pan był przy Alei Unii? Jednym słowem to ciężko jest powiedzieć, kto był najlepszy. Tak samo teraz bym redaktorowi zadał takie pytanie, kto jest najlepszy w UKS-ie, kto jest najlepszy w reprezentacji. No to ciężko jest tak odpowiedzieć. Dzisiaj jest przykładowo Lewandowski, ale jutro już będzie kto inny. Już to się zmienia i to dosyć szybko się zmienia. Tak samo tutaj składy też się zmieniają i w UKS-ie i ciężko jest tak powiedzieć, kto jest najlepszy, kto był najlepszy. No ja grałem w reprezentacji. Wtedy ja byłem, Janek Tomaszewski grał w reprezentacji, był powoływany do pierwszej, a czasami do drugiej. Andrzej Drozdowski, taki Jurek Kasalik grał w młodzieżówce też. No to byli zawodnicy z młodzieżówki, to było sporo nas. Grzesiu Ostalczyk też w młodzieżówce grał. Także mieliśmy skład może taki wyrównany, ale za dużo takich reprezentantów Polski to nie było w UKS-ie, bo ja w 70-tych latach, no na początku grałem tylko z Jankiem, byliśmy w pierwszym składzie w dwóch, no później skład się trochę zmienił, ale tam do reprezentacji tam nikt specjalnie nie doszedł z UKS-u. Dlatego później dopiero w latach 80. się zmienił trochę skład i doszło trochę nowych zawodników, którzy grali w reprezentacji, ale tak w 70-tych latach to w UKS-ie nie było za bardzo tych reprezentantów widać. Dlatego to zawsze był taki średni klub, a nie jakiś, nie mogliśmy gdzieś wyżej powalczyć. A którego z trenerów, z którymi miał pan okazję pracować, wspomina pan najmilej? No na samym początku na pewno najmilej wspominam trenera Władysława Króla, który mnie prowadził w juniorach, który się bardzo mi poświęcał i widział we mnie coś i dlatego sam przychodziłem do niego na indywidualne treningi, co wtedy to było nie do pomyślenia. Trening indywidualny, po co? Każdy miał tą technikę, ale on coś we mnie widział i chciał, żebym grał jeszcze lepiej, dlatego jemu bardzo dużo zawdzięczam na samym początku. No później dużo zawdzięczam Pawłowi Kowalskiemu, który nie bał się wprowadzić mnie do pierwszej drużyny, bo ja, jak mówiłem, że trener Walczak 3 lata mnie trzymał w drugiej lidze i w żadnym meczu nie wyszedłem i nie grałem, nawet minuty, to nie jeden piłkarz by się już załamał albo by odszedł, a ja jednak zostałem i wierzyłem, że kiedyś ten dzień nadejdzie, że będę mógł grać i ktoś mnie tam dostrzeże i zauważy. Dlatego no nie robiłem jakichś takich gwałtownych ruchów, tylko czekałem na odpowiednią chwilę i aż wreszcie się udało. Przyszła taka chwila i ten Górski, ale to dzięki temu właśnie, że prowadził UKS, to on mnie zauważył, bo on widział, jak ja pracuję na treningach, że ja gryzę trawę i chcę jeszcze poprawić swoje umiejętności, że do treningu nie mógł się doczepić, bo naprawdę pracowałem bardzo ciężko, w meczach dawałem siebie wszystko i przyszedł czas, dał mi szansę, zobaczył mnie w jednym, drugim sparingu i okazało się, że jest
dobrze i w reprezentacji to z Jugosławią i z Irlandią. Dwa sparingi zagraliśmy i później trzeci mecz w reprezentacji to już z Anglikami w Chorzowie. To był bardzo trudny mecz. Pierwszy raz grałem przy takiej publiczności, 100 tysięcy widzów, a może nawet więcej, bo 100 tysięcy to biletów to sprzedali, a resztę to tam kilka rzędów było u samej góry jeszcze, to tam nie było gdzie siedzieć, no dlatego takie mecze to z przyjemnością się wspomina redaktora Ciszewskiego, który bardzo ładnie komentował, bo on nas dobrze znał. On na każde zgrupowanie to jechał razem z nami, żeby zobaczyć, jak my wyglądamy. Z bliska, z boku, bo on siedział tak gdzieś, jak była trybuna, gdzieś tak w środkowej części trybuny i on miał tam z 50 metrów do boiska, że on musiał nas rozpoznawać z daleka. A my byliśmy podobni, bo ja, Dejna, Kasperczak, wszyscy czarni, wysocy, szczupli, tylko numerami się różniliśmy. Ale jak numeru nie było widać, jak byliśmy przodem czy bokiem, to on musiał mówić, kto ma piłkę, kto podaje, kto strzela. I dlatego on jeździł z nami na każde zgrupowanie. Zgrupowania były przeważnie w Kamieniu koło Rybnika. I tam po prostu całe zgrupowanie siedział z nami. Czy to był tydzień, czy nieraz dwa tygodnie. On nas poznawał i z boku, i z tyłu. I on mógł powiedzieć, kto to jest. Dlatego później nas w koszulkach, nawet bez numerów jakby były, to by nas poznawał i by wiedział, kto ma piłkę. Dlatego to były takie przyjemne momenty i przyjemnie się z tymi ludźmi jakoś pracowało. A jeżeli chodzi o tych trenerów, z którymi miał Pan okazję pracować w dalszej części kariery? A w dalszej części kariery, no to właśnie Paweł Kowalski, który nie bał się mnie wystawić do pierwszego składu, dał mi szansę. Wykorzystałem tą szansę i od pierwszego meczu właśnie w Wałbrzychu na wyjeździe. Już później grałem wszystkie mecze. To już tak pewnie się też czułem, bo wiedziałem, że trener postawił na mnie. To w psychice leży, że zawodnik wie, że trener wierzy w niego i ze swojej strony chce się dać też jak najwięcej, żeby nie zabić trenera, żeby po prostu mysz się nie przecisnęła, jak mówią piłkarze. Że piłka może przejść, ale zawodnik nie może przejść i tak starałem się kryć, żeby zadowolić trenera. Także Paweł Kowalski na początku, no później trener Jezierski, który na pewno miał dużo dobrych treningów, dosyć długo prowadził ŁKS, bo on chyba ze trzy razy tak w swojej karierze prowadził ŁKS, gdzie ja jeszcze byłem. To trener Jezierski był. No było jeszcze kilku trenerów, ale oni już raczej krócej pracowali i ciężko ich tak lepiej ocenić. Oni po prostu prowadzili zespół, nie skupiali się na indywidualnym jakimś treningu, tylko prowadzili treningi z całym zespołem. Jak to się mówi, nie zdążyli odcisnąć piętna na zespole? No nie zdążyli, niektórzy nie zdążyli odcisnąć, już ich nie było i to taka praca jest trenera, dlatego jak trener dobrze coś robi, to powinien robić, powinno mu się dać szansę i poczekać no, z wynikami. No, jeżeli nie ma zawodników, to nawet dobry trener nic nie zrobi i nic nie pomoże. To musi wszystko funkcjonować. No, to muszą być mądrzy ludzie w zarządzie i muszą umieć też to ocenić. Nie jakiś jeden prezes, który tylko ocenia trenera i który decyduje o tym, czy zawodnik jest, czy go nie ma, czy trener jest, czy trenera nie ma, to muszą być mądrzy ludzie, którzy naprawdę się znają i to nie może być jedna decyzja, tylko to się właśnie powinni zbierać ze sobą, ci najbardziej, to są najbliżej drużyny i rozmawiać o wszystkich rzeczach i wtedy niektórzy ci, co są mniej troszkę może związani z piłką nożną, ze sportem, to oni się dowiadują pewnych rzeczy, ale oni znowu nie mogą za bardzo zabierać głosu, ponieważ jak ktoś się słabiej gra, to nie powinien się wypowiadać, a u nas może jest trochę inaczej, że ci, co płacą, to im się wydaje, że oni powinni rządzić klubem i robić wszystko po swojemu. To tak nie jest. Trzeba mieć właśnie
mądrych doradców, mądrą prawą rękę, która po prostu doradza w trudnych chwilach. Dlatego niektórzy trenerzy mają swojego drugiego trenera, który widzi inne rzeczy niż pierwszy trener, bo nie zawsze tak jest. Tak samo jak jest prezydent, powinien być drugi wiceprezydent, który kontroluje to, jak teraz na przykład to się widzi w Ameryce, że jest druga dama, która jest potencjalnym tak, prezydentem USA i która będzie podpowiadała prezydentowi. Dlatego w klubie jest podobnie, że prezes powinien mieć dobrego wiceprezesa, który się bardzo dobrze zna na piłce i który mu dobrze doradzi, bo jak ma zwykłych doradców, to nieraz klub ma pieniądze, a nie ma żadnych wyników i tak przemija wszystko i człowiek się starzeje i wszystko przeminie bez echa. A jak ktoś ma możliwość, to powinien coś więcej zrobić i żeby później było to jakieś ogólne zadowolenie nie tylko samych tych ludzi, którzy najbliżej pracują przy drużynie, ale żeby to było zadowolenie też kibiców, no, samych zawodników i żeby się ludzie cieszyli z tego, że chodzą na piłkę, że mogą oglądać mecze piłkarskie, że te mecze dają dużo zadowolenia, przyjemności i dlatego na te mecze się przychodzi. To jest przyjemność. Łącznie w UKS-ie zagrał pan 294 spotkania w Ekstraklasie, także do tego klubu 300 zabrakło bardzo niewiele. Gdyby nie zawieszenie po meczu ze Stoczniowcem, to pewnie by pan w tym gronie się znalazł. Trochę żałuje pan, że nie dołączył do tej listy największych ligowców? No na pewno żałuję, bo 300 meczy to by była jakaś taka okrągła suma, chociaż ona do niczego jakoś nie zobowiązuje, ani nic nie daje za wyjątkiem historii. I satysfakcji. I satysfakcji, tak, że się to zrobiło. Mogłem grać jeszcze dłużej, ale mi się wydaje, że prawie 300 meczy to jest dużo, bo teraz biorąc pod uwagę rynek transferowy, jaki się zrobił w różnych ligach, to mało który zawodnik w jednym klubie gra tyle meczy i coraz rzadziej będzie się chyba spotykało takich zawodników jak ja, jak inni, którzy rozegrali właśnie około 300 meczy. Marek Wojnacki chyba ponad 400 miał, to rekordzista. To się przyjemnie wspomina, ale jak mówię, że tych zawodników będzie coraz mniej i dlatego ci, co grają tyle meczy, co ja, to będzie można ich łatwiej wyłapać i z nimi porozmawiać. Który klub był najbardziej zdeterminowany, żeby wyciągnąć pana z UKS-u? No był Lech Poznań, był Śląsk Wrocław, którzy mnie chcieli, pomimo że Śląsk był klubem wojskowym, ale też jakieś rozmowy były. Kto by chciał na Śląsk, jeszcze gdzieś miałem jechać, nie wiem, czy do Zagłębia, Sosnowiec. No, także z reguły nie podejmowałem takich decyzji, ale propozycje z pierwszej ligi miałem, bo z drugiej ligi to nawet tam nie wspominam, bo nie miałem takiej ochoty przejść z pierwszej ligi do drugiej, bo czułem się jeszcze na tyle dobry, że uważałem, że gra w pierwszej lidze to jest to, co potrafię i mogę jeszcze grać, dopóki będę mógł grać. No i grałem tak do 33 lat w UKS-ie i zleciała kariera piłkarska dosyć szybko, ale cieszę się, że grałem w jednym klubie i mam satysfakcję, że jestem łodzianinem i będę na całe życie. Nie próbowałem nigdzie wyjechać z Łodzi, za wyjątkiem jednego okresu, gdzie po zakończeniu kariery pojechałem do Niemiec. 7 lat byłem w Niemczech, ale poza tym wróciłem i dalej byłem w Łodzi. Chociaż jako trener też mogłem
gdzieś dalej pojechać i trenować, ale starałem się być tylko w Łodzi. Byłem głównie trenerem drużyn młodzieżowych, seniorami, wiedziałem, że jest trudna praca i tak byłem może wygodny. I jakoś nie ciągnęło mnie do seniorów, chociaż prowadziłem też na początku drużyny trzeciej ligi. Z Kierkniewice, z Duńska Wola, jeszcze jakieś inne zespoły były, ale tam wyżej już nie prowadziłem. Także skupiałem się na pracy z młodzieżą, bo to dawało mi więcej zadowolenia. Jak się chłopaka nauczy coś robić, grać w piłkę, niż praca z zespołami seniorów, co było trudne i zawsze jest trudne z seniorami, bo gorzej się jest dogadać przynajmniej z seniorami niż z młodymi chłopcami, których można ukształtować i ich nauczyć w piłkę grać. Co przekonało pana, żeby na koniec spróbować sił wyjechać za naszą zachodnią granicę? Czy to były kwestie finansowe, czy po prostu chęć zobaczenia trochę innego świata, poznania czegoś innego? No świata to już trochę poznałem, już w Niemczech wcześniej byłem i prawie we wszystkich krajach europejskich. Także to nie było ze względów takich może turystycznych, czy żeby tam zwiedzać coś, tylko po prostu za pieniędzmi to było, bo u nas się zarabiało tyle, ile się wynegocjowało, a zawodnicy, jak pamiętam, jak graliśmy w pierwszym zespole, to zawodnicy mieli przeważnie dwa etaty w klubie, ci co grali w pierwszej drużynie. To pracownik fizyczny w fabryce miał etat, a mieliśmy dwa takie etaty. To było wynagrodzenie. Jak grałem w reprezentacji, to miałem dodatkowo trzeci etat załatwiony jako reprezentant, że miałem trzy takie etaty. No najlepiej płacili wtedy górnikom, to górnik miał jedną pensję taką, że my trzy pensje mieliśmy, a górnik miał jedną. To ci, co grali w tych klubach śląskich, to więcej zarabiali i głównie sprawy finansowe mnie do tego zobligowały, żeby wyjechać jeszcze, póki człowiek może pograć. No, starałem się gdzieś wyjechać, ale jak 33 lata miałem, zanim wyjechałem, to miałem 34 lata, to już tam Andrzej Grajewski mnie w ogóle załatwiał do Niemiec. Ja mówię: Andrzej, załatw mi jakiś lepszy klub w drugiej lidze, kurde, czy w pierwszej, bo ja tutaj w trzeciej lidze to ja się tym męczę, no. A mówi: Mirek, tutaj patrzę na metrykę. Ja mówię: Andrzej, ale zobacz, no przecież ja jeszcze, kurde, biegowo, ja to, kurczę, rutynę mam, doświadczenie. Jeszcze bym pograł w pierwszej lidze nawet, nie? Mówi: nie da rady, no. W trzeciej lidze zostałem i tak po prostu tam byłem na północy, później pojechałem na południe. Na południu grałem, bo tam w Schwarzwaldzie dostałem pozwolenie na pracę, bo na północy mi nie chcieli dać pozwolenia na pracę. Nie? Znowu tam, dlatego, no ale na południu to przyjemniej tam przynajmniej było i jeździłem na mecze do Stuttgartu z moim szefem, bo szef był fanem Stuttgartu i był też jednym z wielu sponsorów i tam płacił na VfB Stuttgart i dlatego czasami jeździliśmy 100 km, mieliśmy aż do Stuttgartu, żeby zobaczyć mecze ligowe, także w Niemczech oprócz Bayernu, teraz to dopinguje też VfB Stuttgart, który wszedł do Bundesligi i grają, no tak jak zawsze grali w tej Bundeslidze. Także przyjemne chwile, no, które do dzisiaj się wspomina. Dlatego główny wyjazd to był za sprawą finansów, bo wtedy był inny przelicznik i u nas za mało się zarabiało, a człowiek póki mógł, to no, większość piłkarzy wjeżdżała gdzieś, żeby coś dorobić sobie, coś więcej na życie. Póki człowiek młody, póki jeszcze coś potrafi. Dlatego tam byłem 7 lat i wróciłem i tutaj dalej jestem w Łodzi, także chodzę cały czas na mecze. Przyjemnie jest oglądać swój ukochany klub. Trudno było się przestawić do niemieckich realiów funkcjonowania? No, szybko się przyzwyczaiłem. Po prostu robiłem to, co inni. Nauczyłem się pracować, robić to, co tam szef mi pozwalał. Na początku jeździłem
takim busikiem po Niemczech i rozwoziłem te części, które on produkował do jubilerów, do różnych takich marketów, dużych domów towarowych. Taki sprzęt robił na biżuterię, na zegarki, takie różne szafki, witryny, teki i to rozwoziłem. No i później nauczyłem się naprawiać te maszyny, te urządzenia, jeżeli gdzieś nawaliły. Jeżeli nie dałem rady naprawić, to pakowałem do samochodu i zabierałem, a jeżeli udało się naprawić na miejscu, to albo wymieniałem tę główną część z silnikiem, z tym łańcuchem, który się kręcił. Takie listwy były, na tych listwach zegarki tak powkładane były i to się tak pomału kręciło dookoła i w domach towarowych każdy mógł sobie to zobaczyć, dookoła wcisnąć guziczek i to się przekręciło dalej. Dlatego no taka inna praca niż tutaj w Polsce trening piłki nożnej, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić i tam byłem zadowolony, po prostu byłem w górach. To jak w firmie pracowałem, przez okno wyglądałem, widziałem góry, to mówię, jestem Zakopanem, bo u nas tylko raz w roku widziałem góry, jak pojechałem gdzieś do Zakopanego czy do innej miejscowości na odpoczynek. Dlatego tam się czułem, jakbym był cały czas na wczasach. I fajne powietrze, fajni ludzie. Także nastrzelałem im sporo bramek, grając na stoperze, także byli zadowoleni. Ta nienaganna sylwetka, którą cały czas pan prezentuje, to efekt ciągłego, aktywnego trybu życia, diety, czy po prostu dobre geny? No na pewno geny mam dobre, odżywiać się odżywiam dobrze. Cały czas pracuję na świeżym powietrzu, to też ma swoje dobre strony, bo zawodnikami się trenuję. Także to ma wpływ na to. No, nie tak dawno to jeszcze biegałem. Do 65 roku to jeszcze grałem w Orłach Górskiego. Jeszcze mecze rozgrywaliśmy i dopiero kontuzja kolana sprawiła, że już przestałem biegać, ale nawet biegałem i to nawet mi się udawało nie tak źle, jak na 65 lat. I cieszę się, że nie miałem większych kontuzji w swojej karierze, bo ci zawodnicy, co przeszli ciężkie kontuzje, to teraz w moim wieku, to oni ledwo chodzą, czy niektórzy nie mogą chodzić, czy z laskami chodzą. No, po prostu sport to zdrowie, ale przez sport też do kalectwa niektórzy dochodzą i ciężko się z tego jest później no, jakoś wyjść z tej trudnej sytuacji. Ja grałem w obronie, to raczej ja faulowałem, to było mi łatwiej, prawda? I z tyłu już nie miałem nikogo. Jedyną kontuzję, którą miałem w swojej karierze sportowej, to miałem kontuzję spowodowaną przez mojego bramkarza. W Krakowie z Wisłą graliśmy i w bramce był taki Bako, bramkarz. I ja szedłem do piłki do przodu i on też poszedł. I on zamiast w piłkę, to poszedł mi w nogi. No to taką kontuzję miałem, że no do dziś nie miałem takiej kontuzji. Ustaw skokowy miałem tak zniszczony, że z 2-3 miesiące nie mogłem trenować, bo skóra w ogóle mi tutaj zeszła z tego miejsca pod kostką, bo była duża opuchlizna i nie można było tego zagoić, bo najpierw musiałem ranę wyleczyć, a później dopiero samą kontuzję. Dlatego z przodu to zawsze widziałem, kto biegnie, żeby się jakoś zabezpieczyć. A nie spodziewałem się, że mój bramkarz pójdzie tak daleko. A on miał duży numer, tam gdzieś 46 chyba, numer buta, także przejechał mnie równo i nawet podskoczyłem, ale nie dał rady. Trafił mnie i to była moja największa kontuzja w mojej całej karierze piłkarskiej. Czym obecnie się pan dokładnie zajmuje? Obecnie pracuję w Mosirze, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi. Jestem oddelegowany
głównie na stawach Jana pracuję. Pracuję tam z moim kolegą z UKS-u, z Markiem Dziubą. Pracujemy na pół etatu i to jest główne moje zajęcie. Nic więcej poza tym nie robię, ale w wieku 70 lat to można sobie już darować i to mi wystarczy, żeby jeszcze pracować, żeby zobaczyć młodzież, jak pracuje. To jako trener już nie pracuję, tylko po prostu jako pracownik MOSiR-u. Poza oglądaniem meczów i tą pracą, jak jeszcze spędza pan wolny czas, jak ta emerytura panu upływa? No wolny czas to głównie spędzałem na oglądanie meczów, na wyjeżdżanie na mecze reprezentacji, głównie do Warszawy. Tam mam swoich przyjaciół w Warszawie, Adama, Waldka, Darka Górskiego, Leszka Ćmikiewicza, z którymi się koleguję, z którymi no, przyjeżdżam na mecze do Warszawy. Oni często przyjeżdżają na mecze do Łodzi. Oni są zaprzyjaźnieni z trenerem z Rakowa, także tutaj z Rakowem, jak ważne mecze UKS grał, też przyjeżdżali i tutaj oglądaliśmy wspólnie te mecze. No wiadomo, że później wspólnie chodziliśmy na takie spotkania do fajnych restauracji w manufakturze, bo musiałem im pokazać, bo nie wszyscy byli w manufakturze, jak tam fajnie latem jest, jak miło jest spędzić czas, ile ludzi tam przebywa. Także mecze to jest głównie to, co mnie ciekawi i oglądam. Bardzo lubię też żużel, to jest moja druga dyscyplina, którą lubię oglądać, dlatego chodzę na żużel, na orzeł i chodzę, dopinguję ich i jeżdżę czasami, rzadko, ale na mecze Grand Prix, jak są szczególnie w Polsce, to też jadę. Byłem nawet teraz w Anglii, w Cardiff, to też było Grand Prix, syn mnie zaprosił, bo syn mieszka w Anglii. I z Londynu pojechaliśmy do Cardiff pociągiem, 240 km, 2 godziny przyjechaliśmy i fajnie było, bo zobaczyłem stadion. Fajny stadion żużlowy, bardzo bezpieczny. Pierwsze rzędy to są przynajmniej 10 metrów od bandy. U nas to zaraz za bandą, tam 2 metry, to już są rzędy. A tam jest po prostu bezpiecznie, bo ile razy się zdarza, że motor w powietrzu wyleci i przelatuje za bandę. Także cały stadion kryty. U nas takich krytych całych nie ma. Stadionów jeden jest w Toruniu, ale to tylko jest bieżnia kryta, ale boisko już nie. A tam w Anglii cały jest kryty, no bo jak tam 3/4 roku pada, to oni muszą być przygotowani też na to. I tam oglądałem to jedno Grand Prix, także z przyjemnością wspominam. No rzadziej się chodzi do kina teraz, bo telewizja daje te różne możliwości i te kanały są i sportowe, i filmowe, gdzie mogę sobie z żoną pooglądać. A jak w mecie jest, to przeważnie do jakiegoś kolegi idę, mam przyjaciela Czesia, do którego chodzę też na mecze i oglądamy wspólnie mecze UKS-u albo reprezentacji, czy jakieś drużyny klubowe, bo mamy drużyny ulubione klubowe, widzę mistrzów. Ja mam na przykład Bayer, Tottenham, drużyny, on ma Bayer, Barcelonę, też dopinguje. Także dopingujemy te swoje ulubione zespoły i trzymamy kciuki za nie. Także to nam daje jakiegoś takiego zadowolenie i przyjemność z życia, bo innych rzeczy to za dużo już nie można robić w tym wieku i trzeba się już oszczędzać. Jaka muzyka towarzyszy panu na co dzień? No muzykę lubię, dobrą muzykę, to znaczy się rytmiczną, melodyjną. Lubię muzykę, ojej, rockową muzykę to lubię, ale też lubię dużo takich utworów spokojniejszych, ale bardzo melodyjnych. Lubię przeglądać sobie tam na YouTubie i Bee Geesów, i Roda Stewarta bardzo lubię, i taka piosenkarka jest Celine Dion,
która no, super głos ma, tych naszych tenorów, znaczy nie naszych, tych włoskich tenorów też oglądam, bo też mają piękne głosy i to też mnie tam ciekawi. To, co jest dobre, to, co jest bardzo dobre, to nawet jak nie lubię czegoś, ale to mi się podoba i jestem zadowolony, jak to oglądam, czy widzę, czy słyszę. Ale najbardziej właśnie to muzykę lubiłem, muzykę zespołu Dżem, no, Rysia, tego Riddla. I no taka muzyka mi się też podoba. Ale jak mówię, piękne głosy lubię, melodyjne, rytmiczne utwory i to daje mi takie zadowolenie i przyjemność. I jakie są Pana wrażenia po tych dotychczas rozegranych meczach tego sezonu, jeżeli chodzi o Pana młodszych kolegów w ŁKS-ie? No w ŁKS-ie, no szkoda, że wszystkich meczy nie oglądam w telewizji, bo nawet nie wszystkie mecze są transmitowane, a samemu sobie nie umiem tak znaleźć, gdzie te mecze może są, bo chyba każdy mecz jest transmitowany, prawda? Ale jeżeli nie ma na publicznej telewizji, na Polsacie Sport, to ciężko mi jest tak znaleźć i nie wszystkie mecze oglądałem. Ale z tego, co jeszcze byłem tutaj na meczach nie tak dawno, to mogliśmy sobie z tych naszych boksów oglądać i no, na pewno jest inny zespół, on się zgrywa, jest dużo zawodników, którzy mają potencjał i mogliby grać w drużynie, ale do drużyny trzeba się dopasować. Nie każdy zawodnik pasuje do drużyny i nie każdemu to wychodzi. Jeżeli zawodnik dostaje właśnie szansę grania, to on tam wierzy, że potrafi, że może mu się tam, że będzie dobrze grał. Ale jeżeli na zawodnika raz się właśnie wstawia, raz nie wstawia, to on nie wie, czy on jest dobry, on nie wierzy w siebie. A jak psychika jest słaba, to teraz zawodnik musi być silny psychicznie i trudne czasy są, dlatego oni się na boisku też umieją prowokować. Im drużyna jest starsza, bardziej doświadczona, tym oni się takim nie dają złamać różnym presjom, czy przeciwników, czy nawet publiczności. Oni swoje robią i swoje grają. Natomiast u młodych to albo wypali, albo nie wypali. I tutaj no, duża rola kibiców, żeby byli bardziej wyrozumiali dla tych zawodników młodych, którzy wchodzą do drużyny i którzy jeszcze się nie zaklimatyzowali w drużynie, a którzy mają potencjał i trener w nich widzi takich potencjalnych zawodników do pierwszego składu. Także no chwilę trzeba poczekać, nie tak, że coś nie wyjdzie i gwizdy i to, i zawodnicy się łamią, no po prostu załamują. Dlatego no, drużyna jest na dobrej drodze, bo jednak ten poziom w pierwszej lidze jest dużo, dużo gorszy niż w Ekstraklasie i gramy praktycznie podobnym składem, może tam trzech zawodników może odeszło, którzy nie grają. Na razie ŁKS jest na dobrej drodze i nic nie wskazuje na to, żeby się ŁKS nie znalazł w tej pierwszej trójce, ponieważ no, są dwie drużyny, które odbiegają od pozostałej. Trzecie miejsce to już jest chyba 7 punktów ŁKS-u przewagi, jak się nie mylę. To jest duża przewaga, ale to trzeba cały czas grać. Jedna porażka, no nic się nie stało, ale gramy dalej. Dalej trzeba znowu wygrywać mecze, żeby te punkty szły, żeby inni się po prostu odechciało się innym gonić ŁKS-u i nie cieczy i tam jedna drużyna z tych goniących będzie awansowała, no bo jak trzy awansują, to wiadomo, że na najbliższa jest chyba Łęczna, która teraz no, nieźle grała w meczu z Odrą. Wczoraj był mecz, tak. I oni mi się podobali, przynajmniej tak piłkarsko. Także to jest trzecia drużyna, która ma szansę awansować. A te inne drużyny to tam chyba nie są za bardzo zainteresowane awansem do Ekstraklasy, bo wiedzą, z czym się to wiąże, bo jakie koszta są ściągnięcia lepszych zawodników,
i utrzymania drużyny w ekstraklasy, w ekstraklasie. Wprawdzie finansowo też może jest nieźle, telewizja płaci w tej chwili, bo szkoda, że kibice nie mogą przychodzić i troszkę tą cegiełkę dołożyć klubom w tej trudnej sytuacji, ale liczymy na to, że się zmieni, że kibice będą chodzili, mecze będą w telewizji i to będzie wszystko funkcjonować. Kluby będą bogatsze i będzie stać ich na to, żeby utrzymać przynajmniej to, co się ma, a jeżeli się będzie awansowało, to na pewno muszą być jakieś wzmocnienia, ale to wzmocnienia takie, żeby ściągać zawodników, nie zamieniać zawodników podobnych umiejętności, tylko trzeba kupić lepszego. Lepszego kupić i z dwóch, trzech takich lepszych powinno wzmocnić drużynę. Wtedy można się nie obawiać, że drużyna będzie przegrywać i będzie frajersko tracić bramki i punkty, tak jak to było w poprzednim roku. Panie Mirku, bardzo dziękujemy. Dziękuję w imieniu swoim i kibiców za wszystkie wspomnienia, za wszystkie opowieści, spostrzeżenia. Mam nadzieję, że kolejna wizyta w galerii Ełka Jasiackich Sław podobała wam się. W komentarzach poprosimy o propozycję, z kim chcielibyście wysłuchać kolejnego takiego wywiadu, a teraz z Alei Unii 2 to już tyle. Naszym gościem był Mirosław Bulzacki, jeden z najlepszych obrońców w historii Łódzkiego Klubu Sportowego.